jakie pojęcia tutaj występują. Mamy coś takiego jak agent autonomiczny. Trzeba go zdefiniować, ja tutaj właśnie zamiennie używałem. Postać, jednostka, przeciwnik i tak dalej, i tak dalej. W naszych, powiedzmy, pierwszych prostych gierkach używajmy jednego sformułowania, jest to agent autonomiczny. Mamy też tutaj w zachowaniu, co się składa na zachowanie sterujące. Wybór akcji, sterowanie oraz poruszanie. Teraz będę po kolei kolejne aspekty wyjaśniał. No tu mamy naszego agenta autonomicznego. Co musi zawierać taki, czy jak definiujemy takiego agenta autonomicznego? No przede wszystkim w naszej takiej prostej gierce, ale nie tylko, no musi mieć położenie, musi mieć jakąś reprezentację, czy to będzie mesh graficzny, czy kapsuła fizyczna, czy to będzie kropka, kreska, cokolwiek. Reaktywność, to też to definiuje, zaraz powiem co to jest, i wirtualność. To są rzeczy, o których musimy pamiętać, jeżeli rozpatrujemy naszego agenta autonomicznego. Co to jest reaktywność? Jest to tendencja do reagowania na bodźce, to jest psychologiczne podejście. Lub inne, które ja bardziej preferuję, to jest wielkość reakcji systemu w stosunku do bodźca. Jest to podejście cybernetyczne. Czyli w jakim stopniu reaguje nasza jednostka i musi reagować w jakimś stopniu. Wirtualność, czyli musimy pamiętać, że jest zaprojektowanie z myślą o egzystowaniu w środowisku wirtualnym. Czyli jest to środowisko z góry zaplanowane, którego wiemy, jakie panują tam zasady i ewentualnie możemy sobie te zasady w jakiś sposób na nią przezmienić. Musimy pamiętać, że to nie ten agent autonomiczny nie porusza się w prawdziwym świecie. Czym jest zachowanie? Jest to pojedynczy zestaw decyzji, wyniki których agent autonomiczny wykona pojedynczy lub zestaw akcji. W większości przypadków będą to akcje składające się na zachowanie spotykane u zwierząt lub ludzi w realnym świecie. Ale nie muszą. Dlaczego to dopisałem? Znaczy tak, przede wszystkim jaka jest różnica między tym, co mówiliśmy w nauce. Tam było, że zachowania, które występują u ludzi. A i w grach nie tyczy się ludzi. Może się dotyczyć aut, może się dotyczyć zwierząt, no właśnie też ludzi. Może się dotyczyć, nie wiem, jakiegoś kółeczka, kropeczki, jakiejś łezki, czegokolwiek. To może być totalnie abstrakcyjne, a zachowanie ma, tak? A dlaczego nie muszą być to, zachowania, które istnieją w świecie realnym? Bo mogą być to tak zwane zachowania też techniczne, których tak naprawdę no wydaje się, że nie można ich porównywać z czymś w świecie realnym, jak na przykład staranie się o to, że mamy jakieś, powiedzmy, pole gry, i chcielibyśmy go wypełnić dużą ilością osób. Komputery mają pewne ograniczenia, także nie możemy tam rzucić na przykład 1,5 miliona osób naokoło i to jest nasz tłum. I teraz by się przydało takie zachowanie, które będzie nam zajmowało się tym, aby te jednostki tak się układały, tak przechodziły przed gracza, aby on, wydawało mu się, że ciągle jest koło niego taki duży tłum. Także to, no, w świecie realnym nie ma tak, że wychodzi jakiś człowiek, a ludzie naokoło niego się zbierają, no, żeby wyglądało, że jest miasto zamknione. No. A tutaj musimy uwzględnić takie rzeczy. Co mamy? Wybór akcji. Może być to, i pewnie tak będzie na samym początku, jakiś prosty switch. No bo powiedzmy, no, na razie zakładamy, że robimy prostą gierkę. Może to być maszyna stanów. Może być to jakiś switch, czy powiedzmy maszyna stanu działająca na zasadzie logiki rozmytej, albo może być to hierarchiczne drzewo decyzyjne. Jest to, no powiedzmy, ja go najbardziej lubię. No, jest to pewien
powiedzmy podgrupa maszyn stanów. No tyle, że maszyna stanów, no jest to pewien graf. Tutaj mamy drzewo, jest to zhierarchizowane, mamy jakieś kolejność wykonywane na decyzji. Ale w naszych wiercach to w prostej będzie zazwyczaj. Teraz sterowanie. Co na sterowanie nam będzie się składało? No będą to takie, powiedzmy, pod zachowankiem akcje. Będzie to śledzenie, uciekanie, pościg, unikanie, docieranie. Tutaj przedstawiam właśnie tego typu akcje. Są potem tam podam na samym końcu adres strony do artykułu, który powstał na podstawie wykładu właśnie pana na GDC. Dosyć stary, bo z 99 roku, ale powiedzmy do takiego zaczęcia i zapoznania się z tym, jak to robić, jak robić AI, bardzo fajny. Właśnie w nim są opisywane tego typu akcje, typu śledzenie, kości, unikanie, docieranie i po części się na tym wzorowałem. Mamy też trochę bardziej skomplikowane omijanie, błądzenie, podążanie ścieżką. No to już można sobie tak naprawdę użyć w czymś bardziej skomplikowanym. No powiedzmy błądzenie, no to można na przykład zaimplementować sobie do jakiegoś prostego zwierzaczka w naszym świecie, który no, nie ma tak naprawdę nic robić konkretnego. Ma być tłem. Omijanie to i w dużych tytułach, wiadomo, no, muszą się postacie wymijać, podążanie ścieżką. Jak widzicie z naszej gry, mamy dużo ścieżek. I ludziki po nich, czyli nasze agenty autonomiczne, podążają. Co nam się składa potem na poruszanie, czyli powiedzmy taka najniższa warstwa? No może być to ręczne, składa się w to też ręczne sterowanie animacją, jeżeli mamy animację. Może być to przekazywanie dyrektyw do maszyny stanów i na przykład ona wtedy zarządza tymi animacjami, ale czasami bywa tak, że trzeba wywołać w danym momencie to sobie ręcznie, także dlatego też dodałem ręczne sterowanie animacją. Niskopoziomowe sterowanie fizyk charakter kontrolerem, nie umiałem tego terminu przetłumaczyć, więc zostawiłem. O tym może kiedyś ktoś wam opowie, co to są fizyk charakter kontrolery. No generalnie to jest jakaś tam reprezentacja fizyczna naszego autonomicznego agenta. No i o tym, co wcześniej mówiłem, parametryzowanie postaci. Dlaczego to jest tutaj i dlaczego jest do AI? No czasami trzeba coś zafejkować. No, generalnie AI no to w grach no to jest no, fejk na fejku. Ale dlatego to fajnie wygląda. Bo jeżeli by miało być wszystko liczone i faktycznie tak jak jest w rzeczywistości, no to no, no źle. Także na przykład zmniejszanie, zwiększanie tej naszej postaci, logiczne, zmiana jej wysokości, czy na przykład zmiana parametrów materiału, który na niego jest nałożony w przypadku grafiki. To jest to wszystko, tutaj będzie też zawarte. A jak mówię, no dla nas, powiedzmy dla tego tematu, no to jest wielkość tej postaci ewentualna do zmieniania. Tak i powiedzmy pseudokod, na co nam będzie się składał nasz agent autonomiczny. To jest prędkość, pozycja, orientacja akurat w tym przypadku no, nie musi być, ale już dodałem. Prędkość, skalar. Skalar można utożsamiać z masą. Dynamiczne równanie ruchu. Przyspieszenie razy masa się równa. Siła, no to jak sobie to odwrócimy, a skalar uznamy jako masę, no to nam daje jakaś siła sterująca przez skalar. Dodajemy sobie do naszej prędkości, będziemy mieli aktualną prędkość. I teraz mamy do wyboru, no, możemy ustalić, że powiedzmy nasza postać porusza się ze stałą prędkością i siła sterująca nie definiuje nam tego w jakimś znacznym stopniu tej prędkości. No to jeżeli mamy stałą, no to normalizujemy sobie tą prędkość. Normalizujemy sobie ten wektor prędkości, możemy przez prędkość. Jeżeli nie, no to robimy klampa. To znaczy, no, że między wartościami 0 i speedu. Jak takie śledzenie wygląda? No jest banalnie proste. Budujemy sobie wektor, który się składa, który jest różnicą
pozycji celu i pozycji naszego agenta, normalizujemy sobie go, mnożymy sobie razy prędkość, to powiedzmy to też jest w jakiś sposób nasz skalar tej siły i odejmujemy sobie od właśnie tego wektora, który nam powstał, kierunek do celu, odjąć prędkość, powstaje nam siła sterująca. Potem tą siłę sterującą, wiadomo, podstawiamy do tego wzoru i otrzymujemy, powiedzmy, wektor wynikowy, który powoli będzie nam zmierzał w kierunku naszego celu. Uciekanie jest banalnie proste, po prostu trzeba, bierzemy śledzenie i wybieramy wektor, po prostu, który będzie odwrotny. Wszystko. No nawet proste, ale działa. Pościg. Pościg, jak widzimy, kolejne te zachowania, one są rozwinięciem poprzedniego. Pościg będzie się różnił tylko tym, że musimy jakąś zrobić predykcję tej pozycji, która, jeżeli cel, do którego podążamy, nam ucieka. Czyli musimy określić taką, powiedzmy, wartość T, która musimy dodać do pozycji naszego celu. Jak ją wyliczamy? Robimy sobie różnicę wektorów, bierzemy sobie ich długość, mnożymy razy współczynnik skrętu. Trzeba go ustalić sobie tam, powiedzmy, metodą prób i błędów. To też będzie zależało od tego, jaka jest maksymalna prędkość naszego obiektu uciekającego. Zakładamy, jaka jest nasza maksymalna prędkość.